Cześć, mam na imię Agata i przygotowałam dla Ciebie trening całego ciała. Będziemy się skupiać na harmonijnym rozwinięciu sylwetki, ale oprócz tego spalimy sporo kalorii. Przygotuj matę, hantlę, wodę i zaczynamy. Stań w rozkroku, umyj lekko kolana, napięty brzuch i krążenie ramion do tyłu. Staraj się nie skracać szyi i ściągaj łopatki. Łokcie do tyłu prowadzisz. I do przodu. Staraj się nie wyginać pleców. Pracujesz tylko obręczą barkową. Ok, ręce szeroko, kciuki do góry i wyciągamy rękę na obie strony. Staraj się, żeby biodra były nieruchomo. Pracuję tylko tłuk. Ok, zatrzymaj na środku, sięgnij daleko nad sobą i środek. Pamiętaj o oddechu, wydech i wdech. Staraj się tak prowadzić rękę, żeby była nad głową, tak żeby jej nie widzieć. Ok, przenieś ręce do przodu, łokieć do tyłu, tak jakbyś napinała łuk i wraca ręka do przodu. Spójrz za tym łokciem. I to samo, prosta ręka do tyłu. Ok, stań w mniejszym rozkroku, przemachy góra-dół. Dodajemy marsz. Dobra, i ręce na boki. Ustaw ręce szeroko, łokcie w dół i przyciągnij łokieć do kolana. Ok, przechodzimy do truchciku. Na razie delikatnie odrywasz stopy od podłogi i dodajemy obszerne krążenia. Pamiętaj o oddechu. Blisko głowy te ramiona. I w drugą stronę, do przodu. Zagarniaj mocno od tyłu. Ustaw dłonie do góry i podnosimy ręce. Dobra, pięty do pośladków. I na bok. Ręce też pracują. Ok, odstawiamy nogę do boku i wznosimy ramion do góry. I pajace. Cały czas trzymaj napięty brzuch. Tułów jest pod kontrolą. Kolana lekko na zewnątrz. Ok, stajemy w rozkroku i szybki bieg. Cały czas brzuch napięty, łopatki ściągnij. Ok, zatrzymujemy, cały czas w tym samym rozkroku. Oprzyj się na kolanach, plecy wyprostowane, sięgamy do jednego kolana i do drugiego. Ściągnij brzuch do góry. Łopatki ściągnięte. Stań jeszcze trochę szerzej. Lekko ugięte kolana. I przenieś ciężar ciała na zmianę na jedną i drugą nogę. Sięgając do kostki. I znowu plecy są proste. Przenieś ramię do tyłu. Wracamy na środek, przyciągnij kolano do klatki piersiowej. 3,
Trzymaj proste plecy, nie garb się przy tym ruchu. Ok, rozgrzewka skończona, możemy przejść dalej. Włączam nasz timer i zaczynamy. Stań w rozkroku, będzie to coś pomiędzy przysiadem i martwym ciągiem. Małe paluszki skierowane do siebie i nad głową kciuki skierowane do siebie. Wdech i wydech, wracamy do góry. Wdech i wydech. Pamiętaj, żeby cały czas trzymać ściągnięte łopatki. I w górze wydech. Szeroko ręce, tak jakbyś miała przed sobą ścianę. Okej. Drugie ćwiczenie. Ściągnij łopatki i wyciskamy nasze hantle do góry. Wydech, góra. Pamiętaj o napiętym brzuchu. Łopatki trzymaj ściągnięte. Barki są cały czas daleko od uszu. Łokcie opuszczasz odrobinę poniżej linii barków. Ok, trzecie ćwiczenie. Stań na szerokość bioder, za krok i wracamy na środek. Druga noga i dodajemy do tego pracę ramion, uginanie ramion. Pamiętaj o napiętym brzuchu, pępek do siebie. Cały czas oddychamy. Nasze trzy ćwiczenia od początku. W rozkroku sięgamy w dół, małe paluszki do siebie i kciuki do siebie. Pamiętaj, żeby w górze napiąć pośladki. Szeroko ramiona. Jeszcze kilka powtórzeń. Drugie ćwiczenie. Wyciskamy sztangielki. Góra. Trzymaj brzuch. Długa szyja. Już mi trochę słoneczko grzeje. Zaczynam się pocić. Mam nadzieję, że ty razem ze mną. Trzecie ćwiczenie. Uginanie ramion z zakrokiem skrzyżnym. Ta stopa, którą mamy z przodu, pamiętaj, żeby te palce były skierowane na wprost. Biodra mocno do tyłu. Pięta w podłodze. Nie przenoś ciężaru ciała na przód stopy. Zawsze pięta dociśnięta. Ok. Ostatni raz nasze trzy ćwiczenia. Góra i dół. Wydech, góra i wdech. Biodra mocno do tyłu. W górze spinaj pośladki. Wydech. Trzymaj łopatki. Mocne ramiona. Mocna obręcz barkowa. Wydech.
Okej. Ręce w górze. Wyciskamy. Moje hantelki ważą 2 kilo. Możesz z powodzeniem użyć takich podczas treningu. Możesz użyć lżejszych, 1,5 kilo, albo cięższych i tutaj bez ograniczeń. Wydech. Wydech. Brzuch trzymamy. Nie wyginaj pleców. Już prawie koniec tej naszej pierwszej części. Ok, za kroki skrzyżne. Hop. Trzymaj łopatki ściągnięte. Biodra mocno do tyłu się wysuwają. To już ostatnie ćwiczenie. Ok, mamy to. Teraz przechodzimy do drugiej części, napij się wody. Przechodzimy do tego naszego drugiego setu i tutaj też mamy 3 ćwiczenia wykonywane przez 40 sekund i powtarzane 3 razy. Zaczynamy. Pierwszy z nich, martwy ciąg. Stań w rozkroku troszeczkę szerszy niż biodra. Przesuwasz hantle blisko nóg, trzymając cały czas proste plecy. Brzuch napięty. W górze ściągnij łopatki. Wdech i wydech. Hop. Pamiętaj, że głowa jest przedłużeniem tułowia. Ok, nasze drugie ćwiczenie. Z nos ramion do boku i do przodu. Bok i przód. Tutaj bardzo ważne jest ustawienie tułowia. Cały czas trzymaj wyprostowany tułów, ściągnięte łopatki, szyję, barki się nie podnoszą do uszu, wydech, góra, wdech, dół, wydech, wdech, wydech, wdech. Łokcie nie opadają. Jeszcze, góra. Ok, nasze trzecie ćwiczenie. Odkładamy jeden hantel, 4 razy twist. 2 razy kolano. Cały czas pięknie wyprostowane plecy. Wraca pierwsze ćwiczenie, martwy ciąg, opad tułowia i spinamy pośladki, wracamy do góry, wydech, stopy leciutko na zewnątrz palcami, rozkroku, wydech, wydech. Wydech. Cały czas te nasze hantle idą blisko nóg. Wydech. Spróbuj tego wydechu, który ja robię, tego syczenia. Ok, wznos, bok i przód. Wydech, góra, wydech, góra. Ściągnij łopatki ładnie. Trzymaj ten brzuch. Miękko kolana, nie usztywniaj nóg. Kiedy usztywniasz nogi, od razu plecy się nieodpowiednio układają. Jeszcze. Ok. Trzecie ćwiczenie. Twist i kolana. Hop, hop.
plecy. Nie garb się. Okej. Ostatni raz nasze trzy ćwiczenia. Martwy ciąg. Schodzimy w dół i spinamy po siatki. Wracamy do góry. Pamiętaj o dopinaniu brzucha. Staraj się nie przesadzać do przodu. Mocno trzymaj brzuch, wtedy nie będzie taki przeprost konieczny. Równocześnie spinasz pośladki i dociągasz pępek. Wydech. Wydech. Trzymaj plecy. Ok. Z nosy ramion. Bok, przód. Ściągnięte łopatki. Brzuch napięty, pępek zassany do kręgosłupa. Cały czas oddychasz. Jeszcze. Tempo oczywiście możesz modyfikować pod siebie. Troszeczkę wolniej, szybciej, ale raczej nie. Ok. I twist. Kolano, kolano. Dobrze, ostatnie ćwiczenie z tej serii. Zaraz będzie czas na łyka wody. Okej, mamy to. Napij się wody i przechodzimy dalej. Zaczynamy naszą trzecią część. Okej. Trzymamy hantle przy sobie, wykonujemy zakrok, skręt tułowia i wracamy. Hop, skręt i wracamy. I tak jak w poprzednich częściach, wykonujemy to ćwiczenie przez 40 sekund. Nie musisz schodzić bardzo nisko. Biodra do tyłu, ciężar w nodze wykrocznej, mocno napięcie. Głowę trzymamy nad biodrami. Ok, nasze drugie ćwiczenie. Lifty do boku plus praca ramion. Tak zwane Arnoldki. Przytulasz do siebie hantle i podnosisz nad głowę. Ok, zmiana nogi po 20 sekundach. Wydech do góry. Mamy to, odkładamy jeden, stajemy w rozkroku, wpuszczamy hantla między nogi i prostujemy. Hop, hop, hop. Wdech i wydech, wydech. Naszego pierwszego ćwiczenia. Za krok do tyłu, skręt i wracamy. Na zmianę prawa i lewa noga. Thank you.
Wydaj do góry. Tutaj w dole możesz paluszkami dotknąć ziemi. Szeroko te ramiona. Wydech. Wydech. Zmiana. Okej, jeden odkładamy. I znowu energicznym ruchem sięgamy między nogi. Bardzo ważne jest to, żebyś zachowała proste plecy. Dopinamy pośladki. Brzuch do siebie. Nie przesadzaj z tym przeprostem. Jeszcze troszeczkę. Wracamy. Ostatni raz nasze trzy ćwiczenia. Hantle przy tułowiu, zakrok i skręt do boku. Pamiętaj o oddechu. Wykonaj wydech przy skręcie. Trzymamy równe tempo. Po 20 sekund na stronę. Wydech. Ok, zmieniamy nogę. Hop. Ostatnie powtórzenia. No i ostatnie ćwiczenie. Sięgamy hantlem. W dół prostujesz ręce, w górę uginasz. Pięknie brzuch dopinamy. Pośladki też. Plecy prościutko, żeby się nie garbić. Pupa mocno do tyłu. Kolana szeroko. Już prawie jesteśmy przy końcu. Ok, zrobione. Przechodzimy do ostatniej części. Zaczynamy ostatnią, czwartą część. Mam nadzieję, że czujesz się tak wspaniale jak ja. Teraz już będzie tylko lepiej. Włączam timer i zaczynamy. Zabieramy nasze hantle. Kolana są w rozkroku, stopy palcami są tam z tyłu złączone. Siadamy, cofając biodra do tyłu, wstajemy, otwierasz ramiona. Zamykasz, małe paluszki do siebie, otwierasz, ściągnij łopatki. I wydech do góry, w górze, pięknie spinamy pośladki. Sięgaj mocno biodrami do tyłu. Głowa jest troszeczkę bardziej w przodzie niż biodra. Wydech do góry. Cały czas trzymamy proste plecy. Pilnuj, żeby te łopatki były ściągnięte. Brzuch napięty. Ok? To jest nasze pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie. Zaczynamy od lewej nogi. Klęk podparty. Lewa noga pracuje, góra i dół. Wydech. Podnieś hantla aż do maksymalnego dopięcia pośladka. I tam w górze odrobinę przytrzymujemy. Wydech. Wydech. Pamiętaj, żeby nie podnosić tego biodra do góry. Kolce biodrowe są skierowane w jednakowej odległości do maty. Wydech. Pępek do siebie zasysany. Zmieniamy nogę.
Czasami na początku możesz mieć problem z tym hantlem, możesz się wysuwać, ale zaufaj mi, to tylko kwestia wprawy, odpowiedniego ułożenia i takiej miarowej pracy. Wydech, wydech. Trzymaj brzuch, odcinek lędziowy jest ustabilizowany. Głowa jest przedłużeniem tułowia, dlatego w ogóle tam do ciebie nie zerkam. Ok? I nasze trzecie ćwiczenie. Wszyscy kochamy deski. Idealnie wzmacniają brzuch, więc warto. Podnosimy biodra, trzymamy w desce przez 3 sekundy i unosimy. 3, 2, 1 i do góry. 3, 2, 1 i do góry. Jeszcze chwileczkę. Już ostatnie sekundy. Ok, wracamy do tego naszego pierwszego ćwiczenia. Kolana w rozkroku, palce stóp złączone. Siadamy i wstajemy, otwierając ramiona. Dopnij pośladek. Sięgaj biodrami do tyłu. Ładnie pracują ramiona, łopatki ściągamy, wzmacniamy plecy. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Ok, pierwsze ćwiczenie i drugie. Zaczynamy od lewej nogi, wydech, wydech do góry. Pępek wciągaj mocno do góry, ale kręgosłup jest ułożony neutralnie, czyli zachowujemy te jego naturalne krzywizny. W górze staraj się dopiąć i taką małą sekundkę przytrzymać to napięcie. Ok, zmiana nogi. Wydech. Łokcie mam lekko ugięte, po to, żeby nie blokować łokci i żeby ta pozycja nie była taka, jak w tej chwili pokazuję, czyli taka wygięta. Chcemy ustawić plecy bardziej równolegle do podłogi. Wydech. Wydech i przytrzymaj. Jeszcze chwileczkę. Trzecie ćwiczenie, deseczka, przedramiona oparte, unosimy biodra i powoli wchodzimy do deski. Góra i deska. Staraj się nie spieszyć z tym schodzeniem w dół. Poszukaj dobrej pozycji. Odpychaj się łokciami mocno od maty. Seria. Hantelki już z nami. Kolana w rozkroku. Sięgamy do tyłu i otwieramy klatkę piersiową. Ściągnięte łopatki. Nie bój się sięgnąć pośladkami mocno do pięt, ale nie siadamy, tak żeby cały czas była praca. Ok, wznosy nogi. Miękko łokcie, dobrze podparte kolano i zaczynamy. Wydech do góry i wracamy. Wydech, pilnuj tych pleców, żeby były prosto ułożone, ani się nie garbisz, ani nie puszczasz brzucha w ten sposób.
cały czas tu pięknie ustawiony, brzuch napięty. Wydech, góra. Głowa, pamiętaj, że nie wisi. Ok, wymieniamy nogę. To już prawie koniec. Na końcu zawsze staraj się dać z siebie wszystko. Trzymamy brzuch. Deseczka. Wzmocnij bioder i powoli szukamy pozycji deski. Mocno podciągamy pępek do góry. Podnosząc biodra, mocno podciągnij ten pępek. Mamy to. Ok, już po tym całym treningu przejdziemy do rozciągania, czyli same przyjemności. Dajemy wykrok prawą nogą do tyłu, lewa noga przyciągnięta do pośladka. Staraj się wciągnąć pępek do siebie, ściągnąć łopatki, głowę ustaw nad biodrami. I przytrzymujemy. Pamiętaj, że możesz zawsze sobie wydłużyć ten czas rozgrzewki. Ok, odsuń nogę do tyłu, oprzyj przeciwną rękę i odchyl kolano na zewnątrz. Dostaw rękę, wyprostuj nogę i wracamy na kolano. Wyprostuj nogę tą wykroczną. Oczywiście nie musisz tego zrobić do końca. Na pewno nie każdy to zrobi. Ja sama tutaj zostawiam sobie troszeczkę zapasu. Ok? Dobra, dostawiamy nogę i to samo na drugą stronę. Klęk. Jedno nóż, lewa noga w wykroku. Przyciągamy piętę do pośladka. Jeżeli masz problem ze złapaniem równowagi, możesz poprzeć się na jakimś krześle albo klocku do jogi. Wciągnij brzuch, wypchnij kolce biodrowe do przodu, ściągnij łopatki, broda lekko cofnięta i spokojny oddech. Wdech nosem i wydech ustami. Wyprostuj nogę, daj wykrok do przodu. Odchyl kolano na zewnątrz i chwilę zostań w tej pozycji. Pamiętaj, że klatka piersiowa chce się wysunąć do przodu. Łopatki ściągnięte. Nie ciągnij brodą do przodu. Ustaw głowę w linii z kręgosłupem. Ręce od wewnątrz. Do góry biodra i wracamy. Do góry biodra i wracamy. Za każdym razem staraj się opuścić biodra niziutko do ziemi. Ok, dostaw nogę, ustaw kolana w rozkroku, tak żeby między nogami zmieścił się brzuch. I sięgamy do przodu palcami po podłodze albo po macie. Możesz oprzeć czoło. Wracamy do klęku, okrągły grzbiet i wklęsłe plecy, jeszcze raz okrągły grzbiet i wklęsły. Ok, unieś kolana z maty,
wciskamy prawą i lewą nogę na zmianę. Biodra mocno do góry, plecy są wyprostowane, nie garb się. Cały czas odpychasz się od tej maty i starasz się odsunąć barki od głowy. Ok? I jeszcze na chwileczkę usiądź w szerokim rozkroku, pośladki do tyłu, ściągnij łopatki, skręć i sięgnij do stopy przeciwnej nogi. Jeżeli ci się uda, chwyć od zewnętrznej strony. Wracamy na środek i w drugą stronę sięgamy do stopy od zewnętrznej strony, jeżeli jesteś w stanie. Jeżeli nie sięgasz, oprzyj sobie rękę na podudziu. Ok, i wsiad skrzyżny, wykonujemy skłon w przód. Staraj się ściągnąć łopatki. Wyciągnij głowę od ciała, długa szyja. Ok, wyprostuj plecy, ściągnij, podnieś rękę do góry, chwyć za łokieć i spróbuj z tyłu złapać na agrafkę. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, możesz użyć z tyłu paska albo wrócić do tej wcześniejszej pozycji. Zmieniamy stronę, druga ręka do góry, chwyć łokieć i z tyłu na agrafkę. Ok, i jeszcze oprzyj z tyłu dłonie, tak żeby złączyć małe paluszki i spróbuj jeszcze złączyć łokcie. To bokiem. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziłaś ten czas, że spociłaś się równie mocno jak ja i że będziesz zadowolona z tego treningu, będziesz do niego często wracać. Zapraszam.